Przed nami czas wspomnień i refleksji. W regionie trwają ostatnie przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Ja już byłam w sobotę, umyłam pomnik, liście. No tych liści jest strasznie dużo. To jest taki czas, który ma nas przygotować na te czasy ostateczne nasze. Że kiedyś staniemy po drugiej stronie i wszyscy gdzieś mamy w marzeniach, wszyscy gdzieś dążymy do tego, żeby być świętymi. Informacje o tym, co dzieje się na cmentarzach, ale i na drogach przed Dniem Wszystkich Świętych u nas już za chwilę. Duży ruch, korki i zmieniona organizacja ruchu przy cmentarzach. Szczególną swoją uwagę kierowcy powinni zwrócić na to, żeby dostosować się do przepisów, które w tych dniach w okolicach nekropolii mogą się zmienić. Porządki i kwesty przed Dniem Wszystkich Świętych. Chętnie wrócimy te pieniążki, bo widzimy efekty. Trzej ratownicy WOPR staną przed sądem. Z całą pewnością wiemy, że były to osoby bez pełnych kwalifikacji. Jest akt oskarżenia po tragedii na plaży w Borównie. Pieniądze na żłobki i kluby malucha. Jest to 450 milionów złotych. 1 listopada rozpocznie się nabór wniosków do rządowego programu Maluch Plus. Żeby młodzi ludzie mogli godzić rolę pracobiorcy i rodzica. Zaczynamy od sytuacji na drogach, gdzie ruch jest dużo większy niż zwykle. Zwłaszcza w okolicach cmentarzy można utknąć w korkach. Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych na drogach jest więcej samochodów, ale też policyjnych patroli. Funkcjonariusze drogówki w ramach akcji Znicz pilnują bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Ich pracy przyglądała się Katarzyna Ormanowska. Na drodze wyjazdowej z Bydgoszczy w kierunku Inowrocławia ruch jest płynny, ale aut będzie przybywać. Tak będzie dzisiaj i jutro, bo mieszkańcy regionu wyruszają w podróż, by odwiedzać groby swoich bliskich. Trwa policyjna akcja Znicz. Od piątku do dzisiaj, do godziny 16, w 12 wypadkach rannych zostało 15 osób. Nikt nie zginął. Policjanci zatrzymali również 38 nietrzeźwych kierujących. Jest ze mną aspirant sztabowy Lidia Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Na co policjanci w tych dniach będą zwracać uwagę? Policjanci szczególną swoją uwagę będą kierować właśnie na osoby, które nie stosują się do przepisów ruchu drogowego, łamią te przepisy, przekraczają dozwoloną prędkość, czy jadą pod wpływem alkoholu. Na co kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę? Oczywiście szczególną swoją uwagę kierowcy powinni zwrócić na to, żeby dostosować się do przepisów, które w tych dniach w okolicach nekropolii mogą się zmienić z uwagi na to, że została zmieniona organizacja ruchu. Bardzo często drogi dojazdowe również na tych drogach obowiązuje zmieniona organizacja, dlatego też powinni stosować się również do sygnałów, które dają policjanci ruchu drogowego. Bardzo tłoczno było dzisiaj również w okolicach nekropolii. Mieszkańcy korzystając z dobrej pogody odwiedzali groby swoich bliskich. W ciągu dnia nekropolie w regionie odwiedzili nasi reporterzy. Cmentarz komunalny na ulicy Wiślanej to jedna z największych bydgoskich nekropolii. Już dzisiaj widać wzmożony ruch osób odwiedzających groby swoich bliskich. Jak co roku w okolicach 1 listopada zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Między innymi czasowo wyłączone z możliwości postoju odcinki ulic Fordońskiej, Wiślanej i Więckiej. Zostały wytyczone dla samochodów miejsca parkingowe i zatoki postojowe. Również z ruchu został wyłączony odcinek ścieżki rowerowej. Jutro tutaj ruchem kierować będą policjanci, a drogowcy zachęcają, aby w tym dniu skorzystać z komunikacji miejskiej, która jest darmowa. Na ulicy Artyleryjskiej obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Czasowo zostały zlikwidowane ścieżki rowerowe. Odcinek ulicy Ludwikowo od łącznika przy cmentarzu do wyjazdu do Pesy został wyłączony z ruchu. Na ulicy Rynkowskiej został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Pojazdy wjeżdżające z obszaru cmentarza przy ulicy Rynkowskiej będą musiały kierować się objazdem przez las. Zakazy zatrzymywania się obowiązują przy ulicy Rynkowskiej, a także na ulicy Ludwikowo po obu stronach jezdni. Miejsca parkingowe zostały wyznaczone na ulicy Rynkowskiej. To jest odcinek od wjazdu na cmentarz do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej oraz wzdłuż północnej bramy cmentarza.
Zmiany także w rejonie największej toruńskiej nekropolii, czyli centralnego cmentarza komunalnego. Wprowadzono zakaz skrętu z ulicy Grudziąckiej w ulicę Celniczą, a samochody kierowane są trzema wjazdami na parking od zachodniej części cmentarza, czyli właśnie od ulicy Grudziąckiej. Parkować można także na poboczu po północnej stronie jezdni ulicy Celniczej. Drogowcy jednocześnie apelują o to, by jutro korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Ruch przy włocławskim cmentarzu komunalnym coraz większy, coraz trudniej również znaleźć wolne miejsce parkingowe. Jeżeli chodzi o zmiany w organizacji ruchu, to Aleja Chopina jest przejezdna w obu kierunkach dwoma pasami ruchu, natomiast niemożliwe jest wykonanie skrętu w lewo. W lewo również nie skręcimy z dróg przyległych. Wyjątkiem jest tutaj ulica Komunalna, z której możemy tylko i wyłącznie wyjechać w lewo, czyli w kierunku miasta, a dzieje się tak dlatego, ponieważ zarówno ulica Komunalna, jak i ulica Cmentarz na okres Wszystkich Świętych są ulicami jednokierunkowymi, dwupasmowymi. Akcja Znicz będzie prowadzona przez funkcjonariuszy do czwartku do godziny 22. Policjanci apelują, żeby nie jeździć na pamięć, zwracać uwagę na znaki, a przede wszystkim stosować się do poleceń kierujących ruchem funkcjonariuszy drogówki. To była Katarzyna Ormanowska, a wcześniej relacje reporterów zbliżeń z całego regionu. Ostatnie chwile przed Dniem Wszystkich Świętych to czas na porządkowanie grobów bliskich, ale też czas kwest na ratowanie mogił, o których niewielu już pamięta. W Bydgoszczy od kilku dni trwa zbiórka pieniędzy organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Jutro od samego rana kwesta rozpocznie się też na cmentarzu świętego Jerzego w Toruniu. Uroczystość Wszystkich Świętych, a później Dzień Zaduszny to czas refleksji. Przy grobach bliskich spotykają się całe rodziny, by wspominać tych, którzy już odeszli i zadbać o miejsca ich spoczynku. Trzeba zgrabić, trzeba trochę wyrwać, bo mimo woli jakoś ciepło było i rośnie. Wiele osób odwiedziło groby swoich bliskich już w miniony weekend. Porywisty wiatr sprawił, że dziś groby trzeba porządkować jeszcze raz. Na cmentarzach praca więc wre. Ja już byłam w sobotę, umyłam pomnik, liście. No tych liści jest strasznie dużo. O zaniedbane, opuszczone mogiły na cmentarzu parafialnym w Koronowie zadbał dziś Szkolny Klub Młodych Wolontariuszy. Polskie cmentarze przed 1 listopada pięknieją. To jest taki czas, który ma nas przygotować na te czasy ostateczne nasze. Że kiedyś staniemy po drugiej stronie i wszyscy gdzieś mamy marzenia, wszyscy gdzieś dążymy do tego, żeby być świętymi. Mieszkańcy regionu pamiętają jednak nie tylko o grobach najbliższych. Troszczą się też o opuszczone nagrobki oraz zabytkowe mogiły, które zniszczył czas. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy od 20 lat prowadzi kwestę na rzecz ratowania najstarszych nekropolii. Liczy się każda złotówka, bo potrzeby są ogromne. Ludzie podchodzą sami, mówią, że tak, wiemy o co chodzi. Chętnie wrzucimy te pieniążki, bo widzimy efekty, chociażby na cmentarzu starofarnym, gdzie powstały piękne alejki, gdzie infrastruktura się zmienia. Zadatki przekazane w tym roku wyremontowane zostaną m.in. zabytkowe nagrobki na cmentarzu starofarnym Anastazego Drzycimskiego i Zofii Żuchowskiej, przedstawicieli rodzin związanych z Bydgoszczą. Na cmentarzu nowofarnym odnowiona zostanie figura Matki Bożej z pomnika żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. W kwestii biorą udział ludzie kultury, nauki, mediów, a także samorządowcy i politycy. Warto dbać o miejsca pamięci, pamięć również bohaterów. No, zbieramy przede wszystkim na te groby i czcimy pamięć tych, którzy tego potrzebują. To jest spora, znacząca część historii Bydgoszczy. I jak się patrzy na to, co Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy robi, ile tych nekropolii jest odnawianych, a ile jeszcze potrzebuje pomocy, no to po prostu trzeba przyjść i pomóc. Kwesta zostanie zorganizowana również w Toruniu. Na cmentarzu świętego Jerzego pieniądze zbierane będą 1 listopada. Urząd Miasta oraz Towarzystwo Miłośników Torunia zamierzają odnowić metalowy krzyż z 1854 roku, upamiętniający kapitana Antoniego Ignacego Żarnickiego. Przez 15 lat testowania to już ponad 25 nagrobków odnowionych, prawie 170 tysięcy zebranych pieniędzy, które co roku są przeznaczane na prace renowacyjne. W Toruniu od rana do godziny 15 kwestować będą przedstawiciele władz samorządowych, ludzie kultury, nauki i sportu, przedstawiciele służb mundurowych i marynarze ORP Toruń. W Bydgoszczy zbiórka odbędzie się na cmentarzu starofarnym i komunalnym przy ulicy Wiślanej. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk.
A więcej o ratowaniu zabytkowych nagrobków w rozmowie dnia. Gośćmi Anny Trzcińskiej będą profesor Cecylia Iwaniszewska z Towarzystwa Miłośników Miasta Torunia i Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Początek programu o godzinie 19. A teraz zmieniamy temat. Trzech ratowników z kąpieliska w Borównie stanie przed sądem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący zaniedbań podczas akcji ratowniczej, do której doszło w lipcu 2016 roku. Utopił się wtedy 17-latek. Według prokuratury ratownicy mieli niewłaściwie obserwować sytuację w wodzie i zbyt późno podjąć akcję ratunkową. Według biegłego z dziedziny ratownictwa wodnego nie wszyscy mieli wymagane uprawnienia. Oskarżeni nie przyznają się do winy i zapewniają, że wykonywali swoje obowiązki właściwie. Do tragedii w Borównie doszło latem 2016 roku. W wodzie utopił się 17-letni chłopak. Nie dał rady dopłynąć sam do brzegu. Z wody próbował wyciągnąć go ojciec. Nie udało mu się jednak uratować syna. Po 3 minutach od zdarzenia do akcji mieli włączyć się ratownicy. Woda była mętna, co utrudniało poszukiwanie nastolatka pod wodą. Po wyciągnięciu na brzeg zaczęli go reanimować, niestety bez skutku. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 ratowników, m.in. koordynatora pracy na kąpielisku, któremu śledczy zarzucają niewłaściwe obsadzenie stanowisk. Według biegłego na punkcie obserwacyjnym byli wolontariusze, chociaż obserwacją na wieży powinni zajmować się ratownicy z uprawnieniami. Z całą pewnością wiemy, że były to osoby bez pełnych kwalifikacji i zabrakło tutaj doświadczenia ratowniczego, które by spowodowało, że ten obszar wody byłby należycie obserwowany. Dwaj pozostali ratownicy zostali oskarżeni o to, że nie należycie obserwowali kąpielisko oraz mieli zbyt późno podjąć akcję ratunkową. Tonący przez jakiś czas utrzymywał się przy boi, przy punkcie granicznym. To już powinno być sygnałem i zaniepokoić ratowników, że taka osoba znajduje się w tym miejscu. Powinna być natychmiastowa reakcja podjęta w postaci podpłynięcia ratownika. Oskarżeni nie przyznają się do winy, tłumaczą, że podjęli prawidłowe działania. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kierownik kąpieliska w Borównie zapewnia, że wszyscy zatrudnieni ratownicy mieli wymagane uprawnienia. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. 4 lata więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. To kara, jaką miałby ponieść duchowny, który w maju tego roku w Bydgoszczy potrącił na pasach pieszego. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ksiądz prowadził samochód po alkoholu. Duchowny przyznał się do winy i zgodził dobrowolnie poddać się karze. Prokuratura skierowała wniosek do sądu o wymierzenie mu kary bez przeprowadzania rozprawy. Podejrzany na etapie postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, mówimy o 2 czynach, i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator przystał na ten wniosek i wnioskowaliśmy o karę łączną za 2 czyny, bo jeden czyn dotyczy kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, natomiast drugi spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu. I kara łączna opiewać będzie w naszym wniosku na 4 lata pozbawienia wolności z jednoczesnym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia, a już za chwilę u nas. Na co wyda 5 milionów złotych ministerialnej dotacji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego? Powiemy też, jak doszło do zatrucia dzieci na basenie w przedszkolu w Fordonie. Są pieniądze na żłobki, miejsca opieki i kluby Malucha. 1 listopada w regionie rozpocznie się nabór wniosków do rządowego programu Maluch Plus. Projekt wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Po rodzinie 500+ i mieszkaniu plus to ma być kolejne wsparcie dla rodzin. Celem programu Maluch Plus jest tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Opieka nad małymi dziećmi w kraju nie wygląda najlepiej. Stan, jaki mamy, ten, który zastaliśmy i ten, który chcemy zmienić, to jest praktycznie 70% w sensie liczbowym samorządów nie posiada żadnej instytucji opieki nad małym dzieckiem. A zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach i klubach dziecka rośnie. Rodzice chcą wracać do pracy. By im to ułatwić, rząd przeznaczył na realizację programu Maluch Plus w całym kraju 450 milionów złotych. O dofinansowanie mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zarówno będzie można aplikować o środki, żeby utworzyć, ale również, jeżeli ktoś utworzy
bądź to żłobek, bądź klub dziecięcy, może również ubiegać się o środki na funkcjonowanie. Można otrzymać do 80% dofinansowania kosztów projektu. Wnioski dotyczące nowych placówek utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego będą przyjmowane do 24 listopada. W pozostałych przypadkach nabór potrwa do 17 listopada. Modernizacja dworca PKP we Włocławku jest na liście rezerwowej, informuje prezydent miasta Marek Wojtkowski. To jego odpowiedź na wczorajsze doniesienie posłanki PiS Joanny Borowiak, że w budżecie państwa są pieniądze na realizację tej inwestycji. Fundusze według posłanki znalazły się w programie inwestycji dworcowych i jak podkreśla także dzisiaj, dworzec ma finansowanie i jest na liście podstawowej. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski poinformował, że na razie nie ma pieniędzy na modernizację dworca kolejowego w mieście. To jego reakcja na wczorajsze doniesienia polityków Prawa i Sprawiedliwości, że zadanie znalazło się w programie inwestycji dworcowych wśród 189 innych dworców w kraju, które mają zostać dofinansowane. Program ten na chwilę obecną nie ma zapewnienia finansowego wbrew temu, co mówi posłanka. I są to, drodzy państwo, twarde fakty. Jest to lista rezerwowa i w związku z tym, że alokacja środków Unii Europejskiej jest po prostu ograniczona, dworzec we Włocławku ma szansę znaleźć się na liście podstawowej pod jednym warunkiem, że zostaną wygenerowane oszczędności. Posłanka PiS Joanna Borowiak zapewnia, że inwestycja jest priorytetem i to między innymi dzięki jej staraniom dworzec włocławski znalazł się właśnie na liście podstawowej. Powołuje się na informację przekazaną jej przez Ministerstwo Infrastruktury. Pan minister wyraźnie ogłosił listę blisko 200 dworców, które będą zmodernizowane i na tej liście jest dworzec włocławski. Pan Marek Wojtkowski obiecał włocławianom modernizację dworca kolejowego. Właśnie rozpoczyna się czwarty rok urzędowania pana prezydenta i tak naprawdę poza zwoływaniem konferencji i mówieniem, że Prawo i Sprawiedliwość blokuje jego działania, co jest kłamstwem, nie zrobił nic. Prezydent Włocławka zapewnia, że starania o modernizację dworca PKP podejmował już w 2015 roku, kiedy podpisano list intencyjny w tej sprawie pomiędzy gminą, samorządem województwa i PKP. W grudniu 2016 roku, jak informuje, podpisano porozumienie między stronami, które określało warunki i zasady współpracy celem opracowania dokumentacji projektowej. Według Joanny Borowiak już w listopadzie PKP przeprowadzi wizję lokalną dworca, po której zapadnie decyzja, czy dworzec ma być remontowany, czy też zostanie postawiony nowy budynek. Ponad 5 milionów złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To premia za poprawienie poziomu naukowego. UKW jest jedyną uczelnią w regionie wyróżnioną dotacją ministerstwa. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na projekty badawcze, konferencje naukowe oraz remont głównego budynku przy ulicy Chodkiewicza. W sumie do 13 uczelni w kraju trafi 95 milionów złotych. Te uczelnie, które stawiają na wysoki poziom badań, te uczelnie, które pracują, zostają przez ministerstwo docenione. Uniwersytet pracował ciężko w ostatnim czasie i według Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych poprawił swoje wyniki w stosunku do zeszłego roku. Wydział Humanistyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii otrzymały te najwyższe kategorie. Przekłada to się na punkty, przekłada to się na prozę życia naukowców. Potrzeby są bardzo, bardzo prozaiczne. Budynek, który sięga czasów przedwojennych, ma dach już też dość stary. Myślę, że więźbę dachową oryginalną, wręcz zabytkową po prostu. I to jest choćby taka jedna z potrzeb pierwszoplanowych. Jest to kilka milionów złotych. Uczelnia powinna inwestować w to zaplecze socjalno-bytowe, które pozwoli doktorantowi realizować się na ścieżce badawczo-dydaktycznej. Też można wspomnieć o zwiększeniu gratyfikacji za osiągnięcia naukowe. Samorządy doktorantów realizują konferencje, realizują projekty badawcze, uczestniczą w różnych warsztatach. Awaria podczas konserwacji urządzeń to według dyrekcji przedszkola Bajkolandia w bydgoskim Fordonie przyczyna podtrucia dzieci na basenie. Do wypadku doszło w ubiegły poniedziałek. Według ustaleń zapowietrzył się jeden z układów dozujących środki uzdatniające wodę. W przedszkolu trwa audyt, który ma zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. Według ustaleń służb i kierownictwa placówki na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac konserwacyjnych i instalacyjnych chlorodyn sodu stosowany do uzdatniania wody nie trafił we właściwe miejsce. W poniedziałek, kiedy zostały otwarte nogomyjki, te środki do uzdatniania wody zamiast trafić do basenu trafiły właśnie do nogomyjek. To spowodowało taki właśnie nieładny zapach oraz no, ulotniło się przy samej ziemi po prostu jakiś gaz taki niegroźny, który podrażnił dzieciom właśnie ten układ oddechowy.
Jak wskazują służby sanitarne, parametry wody w basenie nie odbiegały od tych, które są określone w przepisach ministra zdrowia. Kontrola jednak wykazała pewne nieprawidłowości. Ustalono, że niektóre parametry, a konkretnie pH i chlor, odbiegały od zalecanych norm. W dniu wystąpienia zdarzenia znacznie spadło pH wody przy równoczesnym wzroście chloru. Dalsze postępowanie wyjaśniające wykazało też, że w okresie poprzedzającym zdarzenie, a konkretnie 21 października, w basenie prowadzone były prace instalacyjne. Dyrekcja przedszkola chce w przyszłości wykluczyć podobne zdarzenia, dlatego został zlecony audyt. Basen zostanie przywrócony do użytkowania, kiedy będzie absolutna pewność, że dzieciom podczas kąpieli już nic nie będzie zagrażać. Maluchy, które uległy podtruciu związkami chloru, opuściły bydgoskie szpitale i uczęszczają na zajęcia. To bakterie, które mogą wywołać szereg niebezpiecznych chorób. Pneumokoki są szczególnie groźne dla małych dzieci i osób starszych, które mają obniżoną odporność. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło obowiązek szczepienia noworodków. To, czy starsze dzieci otrzymają szczepionkę, zależy już od rodziców. Bezpłatne zabiegi oferuje samorząd województwa we współpracy z poszczególnymi gminami, a lekarze zachęcają, by chronić zdrowie swoich najbliższych. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, krwiopochodne zapalenie płuc to przykłady chorób, które mogą u najmłodszych wywołać pneumokoki. Dopiero kilkuletnie dziecko zyskuje odporność na te bakterie, dlatego lekarze zalecają szczepić maluchy. Wydaje mi się, że jednak te szczepienia są bezpieczne dla dziecka. Dużo się słyszało, że jednak dzieci i chorowały na sepsę, miały często zapalenie płuc, to zapalenie ucha i wolałabym chyba tego uniknąć. Do tej pory szczepienia przeciwko pneumokokom u zdrowych dzieci nie były obowiązkowe. Od stycznia zabieg wykonywany jest u wszystkich noworodków. Rodzice starszych dzieci nie muszą, ale mogą szczepić swoje pociechy. Bezpłatny zabieg oferują samorządy. Wypełniamy lukę, której jeszcze nie zabezpieczało Ministerstwo Zdrowia. Mówimy, że ruszył program ministerialny skierowany do dzieci urodzonych po grudniu 2016 roku. W ramach tegorocznej edycji marszałkowskiego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zaszczepionych zostanie ponad 3000 małych pacjentów pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia. Do programu przystąpiło 41 samorządów. To zarówno duże miasta, jak i gminy wiejskie, które pokryją połowę kosztów prowadzenia szczepień. 14 samorządów bierze udział w programie szczepień przeciwko pneumokokom dla dorosłych. Często dziadkowie, bawiąc się z wnuczkami, są zarażani, niechcący przez właśnie te wnuki i stąd też program jest skierowany właśnie dla dzieci, które są często też nosicielami, i dla dziadków. Odporność z wiekiem obniża się, dlatego seniorzy to grupa szczególnie narażona na różnego rodzaju bakteryjne zakażenia. Towarzyszące choroby przewlekłe układu oddechowego, układu krążenia naczyniowego, czyli choroby cywilizacyjne, mogą wcześniej obniżać tą zaburzoną odporność. W tym roku z programu skorzysta ponad 700 osób, które ukończyły 65 lat, a nie były szczepione przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka. To osoby leczące się z powodu przewlekłego nieżdżu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. Szczepienia są najskuteczniejszym, najlepszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Lepszego sposobu na dzień dzisiejszy nikt nie wymyślił. Informacje na temat szczepień dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz w poszczególnych przychodniach realizujących projekt. Toruń, Aleksandra Ciekot. A teraz czas na informacje sportowe. Artur Ronacki, dobry wieczór. Dobry wieczór, a dziś powiemy m.in. o zapasach. W trzeciej kolejce PWPW Krajowej Ligi Zapaśniczej drużyna z Bydgoszczy rywalizuje w Piotrkowie Trybunalskim z miejscowym AKS-em. Będą także wyścigi samochodowe. Aleks Karkosik, młody kierowca z Torunia, zakończył sezon startów w Formule 3. W ostatnim wyścigu w Barcelonie zajął trzecie miejsce, co dało mu siódmą pozycję w klasyfikacji generalnej sezonu. To najlepszy wynik polskiego debiutanta w historii serii Euro Formula Open. Więcej na ten temat w serwisie sportowym. Po wieczornym wydaniu zbliżeń zapraszam. Słońce, deszcz, grad, a może mróz. Jaka pogoda czeka nas 1 listopada? O tym opowie teraz Magda Żakowska. Dobry wieczór, Magdo.
Dobry wieczór. Chociaż dziś o poranku mieliśmy w regionie jeszcze zimowe akcenty, to w najbliższych godzinach czeka nas zmiana pogody. Tak wyglądał krajobraz w centrum Bydgoszcza, dokładnie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Warto nacieszyć się takim bajkowym widokiem, bo do kraju zmierza już bardzo wilgotne i cieplejsze powietrze. Jutro w całym kraju przez cały dzień opady deszczu. Po południu wzrośnie też prędkość wiatru, a oprócz tego, że niezbędne będą jutro parasole, to przyda się cieplejsza odzież, bo przy dużej wilgotności powietrza temperatura odczuwalna zwykle jest znacznie niższa od rzeczywistej. Tyle, Magda Żakowska, bardzo dziękujemy. Szczegóły prognozy pogody u nas już za chwilę, o godzinie 19 rozmowa dnia, a wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Teraz dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.